Czy masz syndrom oszusta? Nie, nie obrażam cię, nie mówię, czy jesteś oszustem, tylko czy masz syndrom oszusta? To jest normalne odczucie, szczególnie w dobie mediów społecznościowych. Ale czym ono się charakteryzuje? Kiedy człowiek ma syndrom oszusta, to myśli tak, mmm, inni uważają, że wiem więcej niż wiem. Nie, ludzie oceniają mnie za wysoko. I oni nie wiedzą tak naprawdę, ile ja wiem. No, Podzieliłem się swoją wiedzą, ale kto będzie mnie słuchał? No tak, znam się na tym temacie, to oczywiste, ale jest tylu ekspertów. Rozumiesz, to są przykłady tego syndromu Oszusta, czyli tego poczucia, które jest w człowieku, że nie chce pokazywać swojej wiedzy, nie chce się dzielić w mediach społecznościowych, na kanale YouTube, ponieważ myśli sobie tak, a co ludzie pomyślą, że wiem więcej niż wiem, no, nie będę już powtarzał tych wszystkich rzeczy. I teraz, dlaczego to jest ważne? Ważne, żeby z tym syndromem oszusta sobie poradzić, ponieważ inaczej blokujemy swój potencjał. Często używam do tego schodów. Tak? Czyli wyobraź sobie schody, po których ktoś wchodzi. I teraz na górze tych schodów, tam gdzie dochodzisz, jest światowej klasy ekspert, czyli ktoś, kto jest uznawany na całym świecie jako ekspert w danej dziedzinie, a poziom zero tych schodów, to, są, to jest człowiek, który nic nie wie na ten temat. I mój ulubiony przykład, kiedy pracuję z kimś, i czy jeden na jeden, czy z grupą, czy warsztatowo i pokazuję im, jak zarabiać na swojej wiedzy, jak zbudować markę ekspercką. To mówię tak. Wyobraź sobie, że ktoś jest na poziomie zero, czyli na przykład to jest podstawówka i matematyka, a ktoś jest na pierwszym stopniu, czyli jest, dawniej używałam tego przykładu, gimnazjum, tak? Ja mówię, czy człowiek z gimnazjum jest ekspertem dla ludzi z podstawówki? oni mówią, no tak, jest. Dlaczego? Bo wie więcej niż oni. No właśnie. Ale czy on jest światowej klasy ekspertem? Nie. Jest liceum, są studia, potem jest doktorat, profesura i tak dalej. I może być rzeczywiście światowej klasy ekspertem z matematyki, jeżeli ma takie obdarowanie i ambicje. Więc, będąc na tych schodach, poruszając się po tych schodach, warto wiedzieć gdzie się umiejscowić, czyli wiedzieć, w czym i komu mogę pomóc, a w czym jeszcze potrzebuję się rozwijać. I to, to jest dosyć ważne, żeby umieć się umiejscowić. Mnie bardzo yy, poruszyło, kiedy yy, z takich znanych osób, która uczy języka angielskiego, prowadzi własny kanał, po cudzemu ten kanał się nazywa. I ona, kiedyś zapytana przez kogoś, kto ten kanał ogląda, czy ona rozumie wszystko, kiedy ogląda filmy anglojęzyczne, powiedziała: Nie, i nie myślę, że, nigdy, że kiedykolwiek osiągnę ten poziom. Są jakieś zwroty slangowe, czasami to się niewyraźnie mówi, a czasami nie znam jakiegoś słowa, to mówi się rzadko zdarza. Ale wystarczy mi, że 80-90% tego, co słyszę, rozumie. Pomyślałem sobie, wow, to jest niesamowita osoba, która tyle wie, tyle umie, tyle potrafi i ma takie autorytet do innych. Widzi, że ma przed sobą jakąś drogę, jednak to nie powstrzymuje ją od tego, aby dzielić się z innymi tym, co już wie. Ponieważ wie, że wielu ludzi nie wie nawet tego, więc dzieli się z innymi. I to jest fantastyczne, widzieć, co jest przed nami, ale widzieć, że już są rzeczy, którym możemy pomóc służyć innym. Więc schody to jest dobre wytłumaczenie tego syndromu oszusta, tego, kiedy człowiek chce być naprawdę uczciwy, chce być fair w stosunku do ludzi, nie chce, żeby go oceniali za wysoko. Ale z drugiej strony w tym syndromie oszusta jest coś takiego, już tylu ludzi na ten temat mówi, kto będzie mnie słuchał i dlaczego. Szczerze, kiedy zaczynałem swój kanał na YouTubie, kiedy zaczynałem pierwszego bloga, kiedy zaczynałem podcasty, przez pięć lat prowadziłem w Radiu Kontestacja co tydzień, to też było takie pytanie we mnie, kto będzie mnie słuchał? No mam styl jaki mam, mówię jak mówię, wyglądam jak wyglądam, więc czy naprawdę ktoś będzie tym zainteresowany? Pozwól, żeby rynek to ocenił, tak? Czasami ludzie, to jest w ogóle śmieszne, tak? Ktoś mówi, no założyłbym bloga albo vloga, ale... No, co, coś powiem, to nie będzie prawdziwe, i cały świat o tym będzie wiedział. Ja mówię, no, chciałbyś, chciałabyś, żeby to było takie proste. Napiszesz wpis, nagrasz filmik i cały świat będzie o tym mówił. Nie, nie będzie. Jeżeli nie będziesz tego robił regularnie, to może nawet nikt nie zauważy. Natomiast dlaczego warto się dzielić, chociaż tylu ludzi na ten temat mówi? Czy o syndromie oszusta jestem jedynym, który mówi? Nie, też gdzieś o tym usłyszałam, zbadałam temat. Zobaczyłem w jaki sposób zrozumienie tego tematu pomaga mi, i teraz dzielę się z Tobą. O co chodzi? Każdy ma swój styl, i jeden styl dotrze do ludzi, a drugi nie. Są ludzie, którzy. Pamiętam taki warsztat, który prowadziłem, gdzie na 8 osób, bo tyle mieliśmy miejsc na warsztacie, 6 osób przyjechało z zagranicy. Polacy, ponieważ ja prowadziłem ten warsztat, i człowiek, który mieszkał dwie przecznice dalej którego zaprosiłem bezpłatnie na ten warsztat, nie przyszedł, ponieważ ja prowadziłem ten warsztat. Więc, kiedy w swoim stylu będziesz się dzielił tym, co dzielą się inni, to jedni Cię pokochają, a inni Cię odrzucą. No, tak będzie. Tak? Natomiast, jeżeli nie będziesz nic robić, to dla wszystkich będziesz obojętny. Więc wybór jest prosty. A ponieważ mówimy o syndromie oszusta, mówimy o tym, żeby uczciwie się dzielić i żeby nie być nieuczciwym, to moje pytanie brzmi, czy nie uważasz, że to nieuczciwe nie pomóc innym poprzez dzielenie się tym, co wiesz? Może uczciwie jest podzielić się tym, co wiesz?